To jest wykąpana kulka, której nie widać. To jest wykąpana kulka, której jest zimno troszkę. Tu masz kuleczko Co z tą kamerą się stało? Ty, ona sufit nagrywa, nie? Ona sufit nagrywa. Patrz, co się stało. Widziałeś to? Może masz taki tryb, teraz. Ta... No to jeszcze raz. To jest kulka, jeszcze mokra, była wykąpana. A tutaj jest przygotowane dla niej pielesze. Tylko nie wiem, czemu tam nie siedzisz, bo ona... A, widzi kulka, że się zbieramy. Dzisiaj niedziela. Przemek zmontował vloga. Kilku dni, więc działo się tam, a działo. Edyta, a co ty na to, jakby ci konkurencję zrobił vlogową? Się? Sam sobie kręci vloga. Nie, ja wolałabym, żeby to wszystko było w jednym miejscu, bo potem widzowie będą się czuli rozdarcie. Ja nie lubię dwa razy nagrywać tego samego, dlatego albo Insta nagrywam, albo vlogi. Jak coś jest na vlogu, to potem na Insta tego nie ma. Jak coś na Insta nagrywam, to potem na vlogu tego nie ma. Masakra jakaś. I co chciałam powiedzieć, niedziela miałam odpoczywać, ale cały dzień tyrałam tu pranie, sprzątanie, gotowanie, wszystko. Jeszcze do pralni teraz i muszę iść wrzucić kołdrę do suszarki, bo jest za duża na moją pralkę. Musiałam iść specjalnie do pralni, żeby to ogarnąć. Od razu sobie plecaczek, bo jeszcze zakupy też przy okazji ogarnę. Mamy taki gruby tydzień przed nami nagrywek, więc w sumie zamiast leżeć do góry brzuchem i odpoczywać przed tym tygodniem, to Edyta tyrała. O, patrz, jaki smutny piesek. Jezus Maryjo, jaki smutny piesek. Jest zimno. Czemu nie widzisz, że to... Kuleczko, tu, proszę. O, proszę, proszę, teraz ci już nie będzie zimno. Jezus, jak ten kocyk pasuje. Ona, jak tylko podejdzie do drzwi, to ona wyskoczy z tego. Są cukiernie. Edyta, to już powoli pora zakładania zimowych kurtek. Wydam ludzie w kurtkach, nie, Edyta. 19 stopni jest. Proszę cię, ale ciepło jest. No właśnie. Gdzie są mi klapki? Co tu mam? Co tu w mojej klapku jest? Edyta, sprzątałaś? Tak. Daj mi klucze? Nie. Ja dałam na to drop point. Pewnie są pod spodem. A, czyli... Jak Edyta sprząta, to musisz pamiętać, że wszystko jest w swoim miejscu. Nie ma, to ja nie wiem, gdzie dałeś klucze. Co ty gadasz? Jak tu nie ma tu kluczy? Nie ma. Ty do kluczy nie ma? A nie wsadziłeś sobie do plecaka? Ja tam coś... wsadziłem, czy ty może? A może ja wsadziłam? Nie wiem. Wyciągałeś z plecaka? A może nie. Co to, to mokre? A, zęby myłeś. Ej, co chciałam powiedzieć? Nie pamiętam. Jak zęby? Zęby, koszulkę? Zęby myłeś i włączyłeś koszulkę. O kurde, już się mi wyprało. Idę to, idę po pranie. Idziemy jeszcze chwilę razem. No tak, no, do pasów przynajmniej. No i już inwigilacja, bo ja mam zadanie zobaczyć, jakie są salony na Teneryfie. Ta niedziela jest wszystko pozamykane. Co z tego? Wystarczy zewnątrz, to pierwszy krok. Jak jakiś będzie... Lepiej zrobić zadanie w jakiś sposób, niż go nie zrobić wcale, jak prawda? Jak jakiś będzie po drodze, to zrobię, ale nie będzie żadnego, to ja nie będę łaziła po mieście w niedzielę. Nagraj z zewnątrz, opowiedz trzy słowa o nim, co widzisz w środku, to wystarczy, bo ostatnio na vlogu nagrałaś, nagraliśmy to, zrobiliśmy to, a materiału nie ma. Czemu? No bo skrywałem z tej karty. A to tak dużo się nie pozbywa. A kasztorki jak kupiłam? Tam się nagadałaś chyba 40 minut. No tyle gadałam. Niepowtarzalne chwile. Niepowtarzalne chwile przepadły. Na zawsze. Chwile ulotne jak ulotka. Nie się idzie. Nie trzeba tak nic. No, ale ciężki ten obiektyw, tak, żeby pogadać, to poketa, nie? Ale żeby jakieś ujęcia, coś pokazać, to ten, bez dwóch zdań. Chociaż tutaj też jest wszystko tu jest lepsze, ale długo gadać z tym nie idzie, bo potem Edyta, cały zjajany prawie jesteś. 7 kółek obiektyw i body z 7 też kółek. 14 tysięcy, VS 1000. Chodź, zielone tam mamy. Ale jedę do góry, Edyta, ciało. Ale to co przyjdziemy tutaj, bo zielone jest, chodź. Gdzie jest zielone? No tu przyjdzie. A, nie mamy czerwone, ja muszę iść na dół, a ty musisz iść do góry, pa. Na... Dobra, teraz ja robię vloga, koniec tego. Będę konkurencją dla niej. Rozdzieliłam się z Przemkiem, poszedł do góry na całą trasą, ja idę na dół. I pieszo, nie chodzę tu często, chyba pierwszy raz gdzie szłam. Pieszo, chyba, nie pamiętam. I zauważyłam, że po lewej stronie ładnie wzgórza widać.
I tam podobno jest jakaś ścieżka taka, żeby sobie pochodzić. Nie górska, nie, taki szlak, żeby pochodzić. Możemy też się nagrać te góry, bo też się i pogoda troszeczkę lepsza robi, bo już nie ma tych chmur takich ciemnych. No i przez to też jest jaśniej. A było już dzisiaj słoneczko, ale przeważnie cały dzień był taki pochmurny. Pochmurny. A urchęcja, czyli... Kurczę, urchęcja. To po polsku to jest... Nie, nawet nie lekarz pierwszego kontaktu, tylko jak... Jak jest odpowiednik urchęcja? Nie wiem. O, widać już te góry. Nie wiem, czy to złapie ta kamera, bo to nie jest taka jakość jak od Przemka kamera. Coś tam widać, ale na żywo dużo większe robią wrażenie. Te wzgórza. Uwaga, kiosk, kiosk, kiosk. No takie... To jest coś, ja, oj, o czym ja mówię, bo tego na Fuercie na przykład nie było wcześniej. To jest coś, co cieszy też moje oko. Taka, takie, jakby to powiedzieć, zróżnicowanie o, dla mnie w życiu. Pagórki, kurde. Rozglądam się i rozglądam. Oj, nie wiem, jak zoom kamerę zmienić. Nie widzę tu żadnego studia paznokciowego. W tych okolicach, to jest to? Kolegio jakieś chyba opuszczone. Kurcze bary, restauracje, ale pazury. Chyba to jest po prostu, te boczne uliczki są takie no, mało uczęszczane. A bar się przyjmie wszędzie. Co innego, studio paznokciowe. Spokojna uliczka, jest i moja pralnia. To jest pierwszy raz mój w tej firmie, a różne pralnie, że tak powiem, zaliczałam. Dobra, wchodzę tam. Pierwszy mój w domu. Pączek mnie tu przywitał, a nie nagrywałam nic pomiędzy. Tutaj, bo przyszłam z kołdrą. Co? No to chodź tu z tej strony, no. Gdzie ty idziesz? Na kolankach chcesz? O, ty. Nie nagrywałam nic po drodze, bo po prostu wyciągnęłam z pralki kołdrę. Miałam ją suszyć tam, ale stwierdziłam, kurde, wziąłam dużą suszarkę, po co ja będę płacić, czekać, łazić, nie? Jak jest to w domu wysuszę. I po prostu łapsnęłam to, jak już łapsnęłam tę kołdrę, wyszłam z tej pralni, to już serio, a miałam w plecaczku kamerę, to już nie, serio nie miałam ręki, żeby to wyciągnąć, bo musiała gdzieś, nie wiem, chyba kołdrę gdzieś zarzucić, a wiecie, świeża, ledwo wyprana, no to tak nie, no. No, te skórki stały. Stały element. Ona po prostu drapie cię tak długo po nodze, aż jej nie zrobisz tego trójkąta z nogi i ona do tego trójkąta wchodzi. No po prostu to jest jej ulubione miejsce. Teraz ci się na zakupy, bo nie mamy wody. Tam jeszcze jakieś inne drobiazgi. I będzie chill. Chyba już wieczorkiem. Tu jest moje stanowisko do grania. Monitor. Tam pod spodem jest komputer, podpięty też do tego monitora. No i dwie konsole. Znaczy, ktoś powie, o, dwie. No tak, jedną mam, bo na niej gram, najnowszy Xbox, ale drugiego dostałam od Przemka Xboxa na gwiazdkę w zeszłym roku, bo go poprosiłam o to. To jest, kurczę, jeden z takich naprawdę starych modeli Xboxów, a dlaczego mi taki Xbox, się pewnie zapytasz, to są jakiś stary grat, nie? Jak mam nowego. Chodzi o to, że moja ulubiona gra tylko i wyłącznie na tym może być odpalona i musiałam, bo nie ma jej wersji elektronicznej. Jak była w wersji elektronicznej, to pal licho, na byle czym odpalisz, tak? Ale ona jest tylko w wersji na płytę, a takich płyt nie czyta nowy Xbox. Znaczy, czy nie czyta, no ona po prostu nie działa. Się na tym nie znam. A bardzo chciałam w tę starą grę grać, ona ma chyba 10 lat, czy może nawet więcej. Twords. Uwielbiam i tak, wiecie, miałam sentyment, chciałam sobie pograć w tę grę, bo już sobie kupiłam tę grę. Nawet chyba na vlogu to jest, że odpalam tę grę, na tym moim Xboxie nowym nie działa, więc no. Przemek mi zapodał nowego Xboxa i kurczę, ja myślałam, że tak nowych się już nie da kupić. Taki no serio stary model, kto by kupował nowy, nie? To tylko używane, tego pewnie już nie produkują. I wyhaczył nowy, nie? Ale taki, zobacz.
taki że ze złotym pandem, kurde, taki cały, wiecie, by, jak się to nazywa, Star Wars, odgłosy ma, no nie, no nie, Jezu, Maria, no zarąbisty, nie, super, no najlepszy prezent ever. Dobra, czyste z tego sklepu. Pączek już na mnie czeka, żeby się przytulić. Jeszcze się trochę poprzytulamy, tak po naszemu, bo z kamerą się tak nie da. Więc no, szłam z taką mokrą kołdrą. O! Przez, no, pół miasta, tak się zażartuję. Jestem trochę mokra przez to, bo musiałam ją przycisnąć do siebie tą kołdrę. No, ale teraz za chwileczkę będzie, no może nie taką chwileczkę, ale będzie za mną sucha. No i pewnie było słychać ten odgłos ciemnosti w oddali, to właśnie moja suszarka. Na suszarkę też mnie Przemysław namówił, ja byłam bardzo przeciwna, bo kurczę, to jest drogi sprzęt. Mówię, po co mi takie coś, Boże, ja mam takie suszarki, wywieszę to i będzie git i to jest dobre, na drugi dzień suche. Ale kurczę, to jest wygoda, bo nie musisz tutaj rozkładać wszędzie tego prania. I musisz później, jedno jest wyschnięte, drugie nie, a tak wszystko gotowe. O matko, mega rzecz. Jak się zastanawiasz i jesteś już prawie, jesteś niezdecydowana albo niezdecydowany, tak a po co to? O, zamknęło się już, więc spadam dzisiaj na chatę, robota porobiona. Jestem przygotowany na jutrzejszy poranek. Jutro dwie ważne rozmowy, półgodzinne z teamem. O, jeszcze w kuchni nie zgasiłem. A potem 6 odcinków na YouTube'a, które już mamy wybrane. Jutro zamienimy sobie nasze studio w studio nagrywkowe. Trochę tu zniknie rzeczy, pojawią się stoły, ustawimy kamery, światła i z Pawłem, Hanią, Edytą będziemy nagrywać. Potem moją rolą będzie to, żeby to zgrać. Będzie ciemno na chwilę, ale będziesz mnie słyszał. Żeby zgrać materiały wideo. Jak je zgram i opiszę Krystianowi do montażu, to muszę potem je przerobić, ponieważ jeden plik z mojego z nagrania, powiedzmy godzinny, zajmuje 60 GB danych, co oznacza, że jeżeli nagrywamy na 5 kamer, to jest 300 GB danych. I to, że mieszkamy na Teneryfie, jest pewnym rodzaju ograniczeniem, ponieważ Krystian mieszka jeszcze w Polsce, więc może się kiedyś przeprowadzi, nie wiem, z Gosią. No i muszę to przerobić. Te pliki muszę wrzucić w komputer, wrzucić w program, następnie zmienić ustawienia plików, żeby były mniejsze i następnie na samym końcu wyeksportować. I na starym komputerze jeden taki dzień nagrywek zajmował mniej więcej pracę, zajmował czas pracy komputera oscylował w granicach 24-36 godzin, żeby mógł przerobić pliki na tydzień nagrywek. Ten nowy komputer, który mam teraz, jest już lepszy. Bo tu to zajmuje mniej więcej w czasie rzeczywistym. Powiedzmy, że jak sobie nagrywamy 6 odcinków, to wszystkie 5 przerobię, plus jeszcze jeden mi zostaje, ten, który jest ostatni, żeby go przerzucić. Więc jest gicior. Dobra, włączam alarm i cisnę hit. Ja zapomniałem, że jestem samochodem. Samochód jest tam, stoi, a ja jestem tutaj. Poszedłem i tak sobie idę i cykam w aparacie i sobie myślę, ej, ale przecież ty masz auto, gościu. Będę szybko. Dobra, idzie pani z parasolem, choć nie pada, nie wiem dlaczego. Może podało wcześniej, ale auto... Oj, ale brudno, no jest trochę kropel deszczu. Dobra, skakuję w samochód, udało się zaparkować przed studiem od razu, co jest niebywałą rzadkością. Teraz musiałem sobie zrobić zdjęcie, ponieważ jest to tak niespotykane, tak rzadkie, tak rare. Raro, tak jakbyś pokołapał jakiegoś Pokemona rzadkiego, że szok. I pomyśl, powiedziałem do ciebie dzisiaj w domu, że he, człowieku, nie ruszamy tego auta. Nie ruszamy tego auta spod studia, niech tam zostaje, bo po co mi samochód? Będę chodził pieszo. Ale dobra. O, ale blisko mi zaparkował, popatrz. Bardzo blisko. Dobra, wyłączam kamerę, jadę, no bo nagrywać i jechać nie bardzo, nie? Działek, moi mili, godzina która? 10:10. Jesteśmy już po rozmowach z teamami, drillo, kulo i tak dalej, i tak dalej. Normalnie to jest dzień właśnie takiego ogarniania, ale dzisiaj nie.
Dzisiejszy poniedziałek jest dniem nagrywania. Cały tydzień praktycznie, bo wyjeżdżają Paweł z Hanią na święta. Polski nie będzie ich miesiąc, więc to trzeba ponadrabiać. Więc zaczynamy maraton nagrywkowy, ale jeszcze przedtem pójdziemy napić się kawy, bo chcemy kawy się napić, plus Edyta jest głodna. No to jedyny. Aż sobie wzięłam bluzę, bo powiedzieliście, że zimno. Bliska tutaj. Ciepło. Nie chcę tego. Nie chcę tej bluzy, ciepło. Kurde, co to ma znaczyć? Co tam jest z tymi doniczkami? Trzymaj też pączka. O, Hania! Mam nowego kamerzystkę. Kamerzystkę? Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, trzymając w ręce kamerę, nie? Jak masz jakiś... Cimek, ja muszę mój klucz. I ja to swoim zamknę. Oni już poszli bez nas, nie? Zamknęłaś? Zamknęłaś? Zamknęłaś. Kurde, zaś jakiś pies tutaj nasrał. Kurde, bela. Czekaj. Potrzymaj mi to, bo kulka... Nie umiem kulki. O, ej. Ta smycz jest masakryczna. Nie można łatwo jednym pociągnięciem ręki... Czekaj, bo to z lewej. Może nie pociągnięciem ręki, ale naciśnięciem zablokować. A kulka jest pierdziachnięta. Ona leci od razu. Chłopaki poleciały przed nami, idą. Nie czekają na nas. To ona za nimi. No ale czy auto jedzie, czy coś? Co? Czekaj, z nim podjęła. Ale co tam było? Taka wygięta roślina. A, roślina, no. Jeszcze mnie plecy bolą, nie? Po której miałam odpoczywać. A zaś sprzątała mnie, bo zaś po tym zaległości. Kurde, jaka ta smycz jest głupia, muszę sobie jakieś nowe kupić. Ta stara, już musiałam ją wyrzucić, ale tak dobrze chodziła. Boli mnie to. Miałam taką, ale już tak po prostu przetarty był ten sznurek, no że aż się blokował ten sznurek, więc no z bólem serca. Nie, właśnie kupimy potem. Ona jest głodna. No, ona jest głodna. A, kulka jest wyprana w ogóle. Wyprania. Ja to samo powiedziałam. Paweł się śmiał. Wykąpana. Wyprana. W perwolu. Magic. Dobra. Bo już zaczynam głupoty gadać. No aż ma potem te włosy takie, piórka takie. Jak się zmienia? Leci. Tu się zmienia. No leci, to ciągnie głuptok mały. Ale ona nie wie, że tu przecież auta jeżdżą. To tak, o Jezus, Ania, Jezus Mario. Kurka, tylko 2 kg waży, nie? A ciągniesz jakbyś była wilczurem. Dobra, idziemy. Na końcu tej drogi, na rogu. Jest nasza ulubiona kafejka. Nie zawsze jest... Jakby to powiedzieć? Nie zawsze jest 10 na 10. No, a czasami po kawie mamy rewolucję. Padło coś? No trudno. Nie wiem skąd. Nie wiem, czy to było nawet. No szczerze, że też nie wiem. Możliwe, że co tam było. Jak oni to robią, tak, że to odpada? A to było tu w ogóle wcześniej, to już to wcześniej już odpada. Aha, no coś tam odpadło, ewidentnie. No co? I siedzą. I siedzą. Ania zasłoniła, ale już odsłoniła. I znowu ja tu na tym rogu mam siedzieć. Jest niebezpieczne. Co to za zebranie? To jest najbardziej stabilny stół, tak? Tak? Okej. Okay. A mogłam sobie wziąć tę bluzę, bo teraz mi zimno. Kurde! Wczoraj wieczorem pokazywało, że ogólnie rano 16 stopni. Ło! Bo jesteś wyżej, no. Ale ogólnie mam 16 stopni. Tak? A nie wymroziło w domu? Mnie teraz wymroziło, że mam gęsią skórkę, jednak mogłam tę bluzę wziąć, zostawić. Ale z prozem dzisiaj rano było 18. My jechaliśmy autem, no to tam pan wie, czy ciepło. Buenos dias. A, Przemek sprawdza odcinek. Co ci się stało? Każdy ten. Szedłem sobie ulicą i była taka lina, nie?
pan głową, wróciłem, stałem, mówię, o kurde, co to tu jest. A na pewno. Każdy czapkę potem na ulicy szedł i mówił, ej, co tu masz? Ej, co, a gdzie masz czapkę? Fajna czapka. Przy biurku. Bardzo fajna czapka, nieużytkowa. Taka pokazowa tylko. Ale fajnie wygląda, do nagrywek była super. Może ją dam na czoło raz. No. Czy ci się podoba moje łyse czoło, blade? Podoba mi się twoje łyse, blade czoło. A ostatnio powiedziałeś, żebym uciekał z tym łysym czołem. Ale nie nagrywam żadnych widoków i nie włazisz mi tą głową w te widoki. Kulka słyszałaś? To ja takie piękne oczko nagrywam, nie? Oj, mi tym łysym brzęczy. Kulka, czego szukasz? Czegoś do zjedzenia? Zostanie, że dom kuka, to studio. Pani powiedziała, że te z pianką, z bałwankami są z zwykłym mlekiem krowim. Ale świąt, więc bardziej jest na czasie. No ta, no ta. A jeszcze sprawdźcie, powąchajcie, czy jest to ten. Tak, jest, wszystko pasuje. Uwaga, bo niby się miało nie ruszać, nie? Wrzucasz obie? Wrzucasz obie? Nie, co ty? Jak to nie? Zmiksowałeś. Miałem taką fazę, że chciałem sobie zobaczyć, jak to jest cukrować dwie łyżeczki cukru. A na pewno fazę miał. Ta, zauważyłaś, że ostatnio już tego nie używam? Nie, nie stosuję dwóch łyżeczek cukru. Teraz tylko nie użyłeś. Co? Chyba już po 2 tygodnie. Edyta, to chyba ze mną nie chodzi na kawę, bo w ogóle patrzę, że z kim ty pijesz, nie ty? Ale tak koń, bo chodzi, że pytał, czy dwie, to ciągle może jedna. Tak? Więc rzuciłam wagi. I co, i teraz jedna ci wystarczy? No tak, Edyta. A te dwie, jak miałeś to w ogóle pić? Edyta, pytasz się, czy ja potrafię pić kawę z dwoma łyżeczkami cukru, tak? Z dwoma. Ja się pytam, jak ty możesz jeść frytki z kilogramem soli? Kilogram. Lepiej z kilogramem soli niż bez. Nie w ogóle. Lepiej bez soli, bo soli się w głowie. Mamy tego efektu. Dlaczego Hania będziesz w kamerkę na nosie miała podczas nagrywek i siedzisz obok mnie? Bo Edyta jest za dużo czasu. Zawsze przed nagrywkami musi być widzone. Normę czosu. Jak to powiedzieć? Światło spożycie czosu. Za 3 osoby. Jak za... to za 3? To no, jest brak bilet, nie? Nie, ale tak jak normalna osoba, nie wiem, powiedzmy je jeden ząbek czosnku na tydzień, to ty takie 3 zjesz. Nie, to no i tak więcej. Nieprawda. No, ale to było tylko. Ale nie, no. Na przykład jak sobie robię kanapeczki, to tak jeden ząbek se skroję, nie? Ale jesz czosnek do smaku, czy z jakiegoś innego powodu? Do smaku, bardzo mi smakuje. To jest najlepsza rzecz ever, nie? Ale wiem, że też wzmacnia odporność, nie? No to chyba nie działa. No. Za mało jesz. Ale nie wiecie, jakbym źle wyglądała, gdybym tego czosnku nie jadła. A bo jakbyś dobrze wyglądała, gdyby go nie jadła. Dzisiaj jest Polska gra? Jutro idziemy na mecz. Jutro po nagrywkach mecz w Garimbarze. Nie, przed nagrywką. Jesteś w trakcie nagrywki. To który jest mecz? O 16. W trakcie. Tak pociśniemy, że to nagrony. Bo o 4 się widzimy na studio jutro. Dobry żart. Ej, nagramy kurs 3 godziny. Jestem taka czerwona teraz, bo... Kurde, nic nie widać, bo nagrywaliśmy chłostę. Jak w burdelu. Nagrywaliśmy chłostę, ostatni dzień nagrywek, mieliśmy jeszcze ten odcinek nagrać, ale ja już po prostu psychicznie nie mam siły. Kręgosłup mnie boli, mózg mi nie wyrabia. Więc idziemy do domu, przełożyłam sobie chłostę na inny dzień. I... No i nic nie ponagrywałam przez cały dzień, więc będzie mało materiału na vloga. To jest właśnie najlepsze z mina Hani, nie? Tak się czujemy, nie? Bo były rano rozmowy, potem nagrywamy i cały tydzień będziemy nagrywać. I tak będziemy chyba wyglądać. Albo nie, będziemy pełne energii, wszystko się uda. Będziemy pełne energii, Hania. Cieszę się, że to ty jutro tych pazów nie będziesz musiała robić. Będzie dobrze. Jutro jeszcze są 2 odcinki, co powiedzą ludzie, czyli... A, TPL. No, jak się to nazywa? Jak się nazywa to? No, bo nie pamiętam oryginalnej nazwy. Ale ta nazwa jest lepsza, co powiedzą ludzie? Ja praca lepsza. O. Nie mogę tego zapamiętać. Co powiedzą ludzie, jakaś mi tak siadło? No, bardziej to pasuje. Dobra, zamykam Macintosha. Patrzcie na tego dużego, smutnego psa, Pączek. Pączek, chodź do domku. O nie, ktoś mi tu... Ja sama przyłączyłam. Że nie umiem... No właśnie. Co się tu dzieje? Chciałam przybliżyć, a nie umiem, bo coś sobie przyłączyłam. Dobra, idę spać. Nara, do jutra.